Witam Was bardzo serdecznie w 12 odcinku. A dzisiejszy odcinek przychodzę z takim bardzo kontrowersyjnym tematem, a mianowicie tematem okiem konsultantki i tutaj życia konsultantki. Jak przychodzi właśnie taki zestaw jakby zebranych moich myśli z życia konsultantki i bycia tutaj właśnie po drugiej stronie lady i jakie typy właśnie klientów przychodzą. Także koniecznie zostańcie dzisiaj ze mną w filmie. Zamierzyłam zrobić właśnie taki film z drugiej strony lady, a więc omawianie tutaj typów klientek, które do mnie przychodzą, typów właśnie takich customers, którzy przychodzą tutaj, chcą coś właśnie, a ja wykonuję swoją pracę, jakby widzę te zachowania, może tak. I tak chciałam sobie nazwać właśnie ten film Okiem konsultantki, albo przychodzi klient do sklepu, albo do perfumerii w zasadzie, bo to mogę tylko i wyłącznie o tym mówić. I sobie to wytypowałam takie kilka rodzajów osób, kilka takich sytuacji, które zdarzają się nagminnie. Mam nadzieję, że potraktujecie ten odcinek też z przymrużeniem oka. Ja powiem to ze swojej jakby perspektywy, osoby, która jest właśnie po drugiej stronie lady i jak ja to w zasadzie odbieram. Także nie nastawiajcie się, że to jest jakiś hejt, bo ja wiem, że ja też jestem czasem taką upierdliwą klientką albo właśnie osobą, która wie, czego chce. No i po prostu mogę być tak samo odbierana przez daną konsultantkę lub osobę, która mnie właśnie obsługuje. Pierwszy taki typ, słuchajcie, to są nagminni próbkowicze, trochę naginający system. Dlaczego naginający system? Ja nie wiem, jak to jest teraz w Polsce, bo dawno nie byłam, ale wiem, że ten system tutaj dawania próbek klientom był bardzo obszerny, ale wiadomo, czasem dana firma nam nie dostarczała albo nie była. Teraz jak to ma się tutaj w UK, albo nawet jak patrzę na ogólnoświatowym rynku, że Estée Lauder na przykład jest bardzo, bardzo taką hojną firmą, dużo wysyła próbek, ale one są oczywiście takie saszetki, wiecie, tam za dużo nie ma, ale generalnie do każdej kampanii jest wysłane ileś tam tak zwane allocation i po prostu wysyłają tyle, a nie inną ilość tych próbek. Często mamy kampanie, które dają tak zwane 10 days sample. W tym momencie dobieramy podkład i na przykład dajemy taką próbeczkę w buteleczce, żeby klientka sobie przetestowała przez 10 dni. Powiem Wam, to jest bardzo fajna rzecz, ale jeżeli macie tylko takich klientów w przeciągu całych 8 godzin swojej pracy, no to to nie jest fajne. Rozpoznaje się oczywiście klientów, którzy nagminnie przychodzą po to, a wiadomo, że z jednej perfumerii weźmie tą butelkę, z drugiej perfumerii weźmie, no i będzie miała na 30 dni nawet, albo na więcej. Są osoby, które po prostu było im dane właśnie ta próbka, no ale przychodzą więcej i więcej, nigdy jej nie kupują. Te próbki służą oczywiście klientom, ale to są próbki, które są za darmo i nie są. To znaczy, ja muszę zarejestrować tego klienta i w tym momencie on się godzi na to, że wysyłam do niego zaproszenia na dane eventy i spodziewam się, że kiedyś to kupi. Tak to wygląda, słuchajcie, z perspektywy właśnie mojej. No ale wiadomo, życie jest inne. To jest taki pierwszy typ klienta. Ja nie lubię, jeżeli osoba zbyt to nagina. Nie mam nic do tego, żeby dać jej, no ale oczywiście naginanie nie jest nigdy przyjemne. Drugi typ klienta, klientki, które przychodzą po poradę, a mogę je określić te, co wiedzą więcej. Ja wychodzę z założenia, jeżeli wiem, czego chcę, to konkretnie komunikuję się z daną osobą i mówię, chcę to i to, no i to kupuję. Jeżeli wiecie więcej, a przychodzicie właśnie do konsultantki, żeby pokazać się, że wiecie więcej, no to to, słuchajcie, nie jest miłe. Oczywiście my przechodzimy treningi, ja mogę mieć inne kryteria pewnych rzeczy, a być inaczej szkolona albo mieć inne doświadczenie, ale to nie znaczy, że
mam znosić zachowania na przykład klienty, że ona wie więcej i źle to robi, albo za bardzo na przykład chce do, nie wiem, położyć róż, czy podkład, czy cokolwiek. Także no, są takie właśnie klientki, co wiedzą więcej. Z całym szacunkiem, może one powinny się ze mną zamienić miejscem, czasem tak sobie myślę, jeśli wiedzą więcej. Aczkolwiek ja, słuchajcie, jest tyle takich teraz teorii, technik, nakładania nawet makijażu, że że to każdy jest innym człowiekiem, może to inaczej robić. Ja najbardziej lubię klientów właśnie, którzy przychodzą do perfumerii po perfumy, bo oni są bardziej konkretni i wydaje mi się, że wiedzą, czego chcą. Trzecim takim typem klienta, w zasadzie to nie jest klient, on przychodzi do mnie, słuchajcie, do sklepu i pyta się, gdzie można znaleźć XYZ, inną firmę, inną ulicę i zamiast wygooglować, to po prostu marnuje mi czas. Słuchajcie, no nie zawsze człowiek jest zajęty, jeśli ludzie są mili, czemu nie wskazać? No czasem myślę, że jestem jakimś drogowskazem takim i śmieszą mi ci klienci, jestem, staram się zawsze być miła, no ale po prostu jak nie wiem, gdzie coś jest i nie mam czasu tego wygooglować, no to po prostu otwórz telefon i wygoogluj samemu. Ale słuchajcie, mam tutaj w Londynie masę takich klientów. Oni po prostu zawsze pytają, gdzie jest to, gdzie jest tamto, czy jesteś tu lokalna i czy możesz mi pokazać. I powiem Wam, że to jest fajne z jednej strony, bo poznaję się różnych ludzi, no ale ja mam czasem, nie wiem, klienta, ktoś mnie pyta o taką duperelę. Czwarta taka sytuacja, pseudostali nabywcy, tak sobie to napisałam, to, że komu kupują dużo, a zawsze chcą samples, czyli próbki. To jest taki najbardziej denerwujący typ klienta, ja bym powiedziała, z mojej perspektywy, bo oni próbują odświeżyć mi jakby pamięć, że ja ich obsługiwałam, albo że na przykład oni coś kupili, są stałymi klientami, dużo kupili, co jest rzekomym kłamstwem. No to jest po prostu kłamstwo, bo oni nigdy nic nie kupili, ale zawsze chcą jakąś próbkę. Próbkę czasem są bardziej namolni, czasem mniej namolni. Jeżeli ja widzę, że ktoś na gminie nie kupuje, nie mam zamiaru z mojej elokacji dawać tyle tych próbek. Jeśli ktoś jest miły, powie otwarcie, o co chodzi, albo no jest inna sytuacja, że go nie, to, że widzę codziennie, to czemu nie? Mogę mu tą próbkę dać, bo to są próbki dla klientów. Piąty taki klient to psikający się od stóp do głów. To przerabiamy zawsze, niezależnie od jakiegoś kraju. Tutaj często mam takie Arabki, one mają po prostu taką tradycję, że muszą się spsikać od stóp do głów. Są też osoby, które idą na randki, chcą ładnie pachnieć codziennie. Miałam takiego delikwenta, co przychodził codziennie, psikał się bardzo drogim creedem, bo on właśnie miał randki. No ale codziennie miał te randki, codziennie się tym creedem psikał. Trochę to było takie żenujące, powiem Wam, na dłuższą metę, no ale tak czasem bywa. Szósty taki typ to są osoby, które, jakby to inaczej, to nie są złodzieje, ale są osoby, które wyłudzają. To znaczy, czasem jest tak, że one po prostu, oni znajdują jakąś, nie wiem, receipt, czyli paragon, że coś było kupione, albo na przykład kogoś zakupy, albo ukradzione zakupy i próbują je zwrócić, żeby dostać pieniądze. Słuchajcie, to są już takie bardzo nieprzyjemne, bym powiedziała, sytuacje. Naciągają. Jest też dużo złodziei, którzy właściwie mają nakazane ukraść to, a później oddają rzekomo, że nie mają tego paragonu, albo chcą zwrócić to, co komuś ukradli. To są takie bardzo delikatne sprawy. Ja wiem, że czasem to prawo jest takie bardzo płynne, to znaczy musimy wyjść z tej sytuacji tak, żeby no, klient to był naszym panem, może nie panem, ale no, po prostu był respektowany, ale i także respektować siebie. Także no, ja spotkałam się w Douglasie, że panie na przykład przynosiły własny słoiczek i mówiły, żebym im no, tam próbkę podała, albo przychodziły z słoikiem La Mera, a był w środku inny krem i one powiedział, że mają uczulenie i chciałyby właśnie oddać.
ten produkt, albo po prostu ukradli komuś, mają wyraźnie, nie mają receipt, czyli tego paragonu, albo po prostu chcą zwrot pieniędzy. Także powiem Wam, to są takie nie mało przyjemne rzeczy. Siódmy typ klienta, wyłudzanie makijażu za darmo. Słuchajcie, każda marka ma coś takiego, taki niepisany kodeks, że robimy makijaże, ale przynajmniej kup dwa produkty. Czy jest to czasem cenowo jakoś ustalane, jakiś pułap, że macie wydać, wtedy robimy makijaż. Czasem są to eventy, które no, akurat oczekujemy, że klient kupi coś, ale niekoniecznie musi to kupić. Ale nie lubię takich klientów, słuchajcie, no a zdarza się bardzo, że mówię tak, o, chciałabym spróbować na przykład nową pomadkę, o, mogłeś mi położyć, o, a wiesz, za chwilę, jak już pokażę ją tę pomadkę, a czy możesz mi położyć na przykład ten nowy brązer, bo chcę zobaczyć, jak wyglądać. I tak krok po kroku wyłudzają zrobiony makijaż, czyli żeby one w tym momencie mogły gdzieś iść, nagminnie zdarza się do piątki, czwartki czy soboty, gdzie wiadomo, że gdzieś chodzimy. Nie potrafię od razu zakomunikować, słuchaj, możesz mi zrobić to i to, połóż mi to, gdzieś idę, przepraszam, że tak robię, bo mam takie klientki. I to jest zupełnie inna sytuacja. W tym momencie po prostu nie robi ze mnie wariata, ani siebie, że chcę czegoś spróbować. Ja w tym momencie czasem jak widzę takie sobie, po prostu odmawiam, połóż sobie sama, daję pędzel, no i w tym momencie one mogą sobie dokończyć same. Ósmy to jest właśnie słoikowi naciągacze z własnym słoikiem. To jest taki typ klienta, o którym już Wam tu wspomniałam, czyli generalnie typ klienta, który przychodzi z własnym słoikiem i chce próbkę, bo na przykład z hygienic reason, czyli po prostu z higienicznego punktu, my nie napełniamy żadnych słoiczków, mamy własne małe miniaturki, albo właśnie nie słoiczki, ale takie poty, które napełniamy, no i my mamy zakaz generalnie napełniania takich słoików, ale są też panie, które po prostu przychodzą z dużym słoikiem, albo takim 20-mililitrowym i chcą na przykład, o ja chcę spróbować daywear, o ja chcę spróbować Revitalizing Supreme. O, ja chcę spróbować to. Bardzo, bardzo żenujące. Wiemy od razu, o co chodzi. I z góry ja odmawiam. Tak jak powiedziałam, to jest z higienicznych tutaj też takich kryteriów. Tak sobie zebrałam właśnie takie 8 typów klientów. Najśmieszniejsi są właśnie ci psikający się od stóp do głów. Różne dziwne historie też słyszałam. Najbardziej denerwujący tacy nagminni próbkowicze. A no i czasem jest to kręcenie oczami. No bo to no, jest jakby normalna sytuacja każdego dnia. Ja sobie myślę, że jeżeli Wam podoba się właśnie takie odcinki o typach klienta, albo co takiej jakby z drugiej strony lat właśnie, co się dzieje w sklepach i jak my postrzegamy, albo jakie sytuacje miały miejsce, to dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, to ja chętnie nakręcę taki film. Słuchajcie, traktujcie to z przymrużeniem oka też, bo to jest moja praca i oczywiście ma pewne jakieś ta moja praca limity. Chciałabym tu opisać takie typy klienta, które mi się zdarzają na gminie, no i które musimy jakby tolerować, respektować, no bo to jest część naszej pracy. Zostawcie w komentarzach, jak Wy to postrzegacie, albo może Wy macie jakieś doświadczenia właśnie z konsultantkami, bo ja wiem, że zawsze było tak, że one są niekompetentne, nie mają wiedzy, nie znają się, nie wiedzą, co sprzedają. No tak, no niektóre nie mają do tego serca, nie mają do tego pasji, ale niektóre naprawdę są bardzo doświadczone, no i starają się Wam pomóc. Tym miłym akcentem, mam nadzieję, zakończę tą część, myślę, pierwszą. Zapraszam Was oczywiście do lajkowania, do subskrybowania, do pytań, komentarzy i szerowania i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!